Zastanawiasz się, czy twoje życie ma sens, zadajesz sobie pytania, jak żyć, a może przeżywasz jakiś okres buntu. Pytasz, dlaczego niektóre rzeczy w życiu twoim mają miejsce i nie potrafisz znaleźć na nie odpowiedzi. My kiedyś też przeżywaliśmy takie problemy. Apostołowie, mimo tego, że żyli z Jezusem i mogli Go widzieć i rozmawiać z Nim, w różny sposób przeżywali swoją wiarę. Przykładem może być święty Jan, który od początku był wierny Mistrzowi, zawsze przy Nim był, na ostatniej wieczerzy spoczywał na jego piersi, a w czasie śmierci poszedł aż pod krzyż. Przeciwieństwem do niego jest święty Piotr. Choleryk, wybuchowy, narwany. Który dorasta do wiary w bardzo dziwny, hardkorowy sposób. Raz mówi do Chrystusa, ty jesteś moim Panem, Zbawicielem, a drugi raz w strategicznym momencie wypiera się go. Wiara każdego z nas jest procesem. Można go przyrównać do procesu rozwoju i wzrostu ciała. W wierze Czasem zdarzają się bolesne upadki, ale także ich chwalebne wzloty, które doda dodają powera i pozwalają jeszcze bardziej zbliżyć się do Chrystusa i nawiązać z Nim relacje. Chrześcijaństwo wydaje Ci się sztuczne i napompowane? Jakieś przestarzałe? Współczesny świat potrzebuje osób, które są autentycznymi świadkami Chrystusa, które pokazują, jak na co dzień żyć z Bożym i dają tego doskonałe świadectwo. I Ty możesz pokazać wśród swojej rodziny, wśród znajomych, wśród przyjaciół, w pracy, w szkole, na ulicy, na osiedlu, nowy styl, styl życia, który wynika z autentycznego spotkania z Chrystusem. Weźmiemy do rąk pismo święte. Zastanowimy się wspólnie, czy jest to dla nas tylko zwykły zapis legend i mitów, czy może znajdujesz się w tych wydarzeniach jako ich bohater, czasem główny bohater. Któż z nas pamięta moment swojego chrztu? Będziesz zatem mógł świadomie, być może po raz pierwszy, być może po raz kolejny, odnowić to, co w Twoim imieniu. Przyrzekli rodzice i chrzestni. Na koniec mam jeszcze bonus. Wiadomo, że cierpienie dotyka każdego z nas. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Odważni będą mogli to i inne pytanie na ten temat zadać samemu księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. A spotkanie to nie należy do codzienności. A te in kolekcjonem invitamus.